Witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś pokażę Wam, jak będę przerabiał siewnik zbożowy Nordsten. Przeróbka będzie polegać na zrobieniu ścieżek technologicznych. Tutaj jedną stronę już powoli zacząłem robić. Zmontowałem tutaj taki oto kątownik. Do kątownika przymocowane są końcówki od rowerów, od hamulców. Zamontowana też jest linka z pancerzem, również od roweru, o długości 1,5 metra. I będzie to, sprężyna będzie w tą stronę ścieżkę ściągać. Natomiast w drugą stronę linkę będzie naciągać taki oto siłownik elektryczny. Jest to siłownik zakupiony na Allegro firmy Super Power Jack. Koszt takiego siłownika coś trochę ponad 100 zł. Tutaj do tego jeszcze będę musiał zrobić sterownik w postaci jakiejś puszki z włącznikiem, z diodami, ponieważ tutaj jeszcze jest w planie montaż czujników, które będą nam pokazywać, czy ścieżka jest otwarta, czy zamknięta. No i w kolejnej części filmu pokażę Wam, jak dalej prace będą wyglądać. Na razie to wszystko, widzimy się w następnej części filmu. Mamy zamontowaną już drugą stronę. Linki już są przemknięte. Wystarczy tylko jeszcze zamontować sprężynki do ściągania. Linki idą do dołu, na drugą stronę siewnika, ponieważ siłownik będzie z przodu. Zaraz pokażę z przodu ujęcie. Tutaj mam już zamontowany siłownik. Linki są już podciągnięte. Tam stamtąd wychodzą. Tutaj zamontowane już przejściówki z regulacją. Pancerze poucinane już na odpowiednie długości. No i tutaj będzie w zasadzie już tylko przemknięcie linek, podpięcie ich i robota będzie już z grubsza ogarnięta. Także tak to wygląda na chwilę obecną. Tak ostatecznie wygląda zamontowany siłownik. Linki są przemocowane do śruby, w której nawierciłem 4 otworki. Linki zabezpieczone są złączkami elektrycznymi. Myślę, że powinno wytrzymać. Z tyłu natomiast zasuwki tak właśnie wyglądają. Tutaj teoria zmierzyła się z praktyką, gdyż w planie było 4 sprężyny były na każdą zasuwkę po sprężynie, jednak te sprężyny były dosyć twarde i okazało się, że siłownik nie da rady ściągnąć 4 sprężyn, więc wymyśliłem coś takiego. Jest jedna sprężyna, trochę dłuższa, ona jest miększa i potrzebuje mniejszej siły, żeby ściągnąć. Nie stawia takiego oporu dla siłownika. Tutaj jest sterownik wykonany przeze mnie, puszka ze znanego portalu aukcyjnego. Łącznik ze sklepu elektrycznego. Wrzucę Wam za chwilę zdjęcie, jak wyglądało podłączenie. No i co, zaczynamy. Zapadki są otwarte. Przełącznik w dół. Siłownik wyłączył się sam. Jak widzicie, włącznik jest wciśnięty w dół, a siłownik jest wyłączony, ponieważ on posiada krańcówki i można ustawić punkt wyłączenia, wysunięcia i wsunięcia maksymalnego. No co, teraz do góry. Thank you.
Kręcówka zadziałała. Zasuwki są wysunięte. To wszystko. Pozostało tylko podłączenie tutaj gniazda do ciągnika typowego ciągnikowego. Tutaj jest transformator, który przetwarza prąd z 220 na 12 V DC, czyli prąd stały. Więc to tylko tak do testów, żebym nie musiał tutaj taszczyć akumulatora. Do ciągnika będzie, tak jak mówię, tutaj gniazdo podłączone i ten oto sterownik. To wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.